Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiaj siedzimy w Hyundaiu. 2017 rok. 1.6 CRDI. Z przebiegiem, tak jak widzicie, tylko 200 tysięcy. Zrobimy małe oględziny. Co tu ogólnie mamy? Co tu ogólnie mamy w takim pojeździe? No, niedobrze. Wygląda mi to na wnętrzności silnika. A skoro wnętrzności silnika, to znaczy, że coś się wydarzyło niepokojącego. Więc idziemy do przodu. I co tu mamy? A kuku, dzień dobry. Co tu widzimy? Łańcuch. Dlaczego kawałek łańcucha? Bo jego druga część jest tu. A drugi łańcuch gdzie jest? Pewnie w kartonie. Co się wydarzyło? Zerwały się łańcuchy rozrządu. Jaka historia była? Nie wiem. W każdym razie 200 tysięcy silnik ma zrobione. I strzelił łańcuchy rozrządu. Silnik na pewno nasi już byli. Powiem wam dlaczego. Bo jak widzę, że uszczelka ta, która gumowa leci sobie tu dookoła, jest przyklejona na masę uszczelniającą, czy jakikolwiek silikon, no to już dla mnie to jest po prostu partyzantka. Jeżeli ktoś stosuje masę, tak jak tu widzicie, nie patrzymy na olej, tylko jest masą powleczona jest cała uszczelka i do tego przyklejona druga, to już świadczy o kompetencji tych mechaników, którzy tutaj byli. Dobra. W tym momencie na tym kończymy, a spotykamy się, jak już będę robił testy. Na pewno jedno jest pewne. Na krótko wałki są niezablokowane, próbują się kręcić do momentu dojścia do kolizji. Czy do kolizji doszło? Myślę, że prawdopodobnie tak, aczkolwiek o tym się dowiemy w dalszym filmie. Do zobaczenia. No i tak, wstępnie już mamy rozebrane, przygotowane. Na pewno już widać, że na czwartym cylindrze spalanie było wiele gorsze. Zobaczcie, jak wyglądają cylindry. Czyli te kanały tutaj od klap, które są, tu są troszkę zarośnięte, czyli coś tu się działo nie tak. Co udało się wstępnie zdiagnozować, to to, że na pewno na pierwszym cylindrze są dwa zawory ugięte. Łapki siedzą niżej, czyli na jednym i na drugim wałku ten sam zawór jest ugięty. Wstępnie reszta dobra, ale to jest na razie tylko teoria. Wiadomo, że i tak wszystkie są do wyjęcia, do sprawdzenia. Dobra. Bierzemy się dalej. Aha, zobaczcie za tym atu. To jest ta masa silikonowa, o której mówiłem. Jak się daje uszczelkę, to się nie daje masy. Po prostu amatorka. Dobra, do spotkania później. I wszystko już zostało przygotowane. Wałki zdemontowane. Tak jak widzicie, praktycznie prawie to co trzeba zrobić do zmiany rozrządu, czyli ściągnąć dekiel boczny, alternator, pompę, żeby wymienić tutaj te uszczelki, które są pod rozrządem, o których kiedyś wspominałem, a jest to bardzo ważne. Jedyne, czego nie robimy przy codziennej zmianie rozrządu, to nie odkręcamy wydechu, no bo to by było śmieszne. Ja odkręciłem, bo muszę wyciągnąć całą głowicę, która już jest, która jest odkręcona. Także nie potrzeba silnika wyciągać. Ściągamy głowiczkę i spotykamy się już na stole. I główeczka została zrzucona. I co się nam ukazuje? Zobaczcie. Jeden tłok trafiony. Ten ciężko powiedzieć, czy był trafiony, czy był bombardowany. Ten jest nawet ładny. A tu? Niespodzianka. Kawałek zaworu sobie leży. Tak to właśnie wygląda. A tłok miał tylko raz uderzyć w zawór, a tu jednak wyszło. Bu, 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 bu.
czyli silnik się kręcił, jak się urwał. Ciekawe. Dobra, bierzemy się dalej i spotykamy się później. Do zobaczenia. Jakuku, co my tu mamy? Czego bardziej bym powiedział, nie mamy. Zobaczcie. Nie wymieniać łańcucha. Oznacza wymieniać głowicę. Co dalej? Jeszcze nie wiem. Takie spustoszenie powstało właśnie przy zerwanym łańcuchu. 200 tysięcy. I spotykamy się już po wyjęciu wszystkiego w pomieszczeniu, więc słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba będzie się męczyć z tą uszkodzoną głowicą, dlatego że ona niestety po oględzinach krótkich, bardzo szybkich, nie kwalifikuje się zupełnie do naprawy. Zobaczcie, co tak naprawdę zostało z jednego cylindra drugiego. Praktycznie rzecz biorąc nic. No to jest co prawda nie cylinder, bo to jest głowica, ale to jest to, co zostało zbombardowane. Czyli praktycznie rzecz biorąc zostało wielkie nic. Generalnie możemy się przyglądnąć, jak do kolizji doszło. To wszystkie zawory zamieniły się w grzyby. Dosłownie, przychodzi jesień, grzyby zaczynają rosnąć. No i tu też urósł grzyb, tylko że nie wiem na jakim etapie czasowym. No i pozytyw tutaj, słuchajcie, byłby z tego taki, że teoretycznie na jednym cylindrze mamy wszystkie zawory dobre. No właśnie, patrzcie jaki odzysk. Cholera, już nie jest źle, już nie trzeba się martwić, że trzeba zawory. No generalnie taki zawór bez sprawdzenia, czy ze sprawdzeniem, może się zupełnie nie kwalifikować, dlatego że jakbyście mieli okazję kiedyś sprawdzać, to zobaczcie. Na każdym zaworze został odbity tłok. A jeżeli został odbity, to może mogło się okazać tak, że jego struktura została już naruszona, pęknięta, a później ryzyko, że taka główka może odpaść, wpaść do silnika, jest bardzo duża. Tu jest komora, z której wyleciał właśnie ten grzybek. O. Oprócz tego pływający grzybek obok niego wielki. W każdym bądź razie głowica nie kwalifikuje się do zrobienia, ale jeszcze jeden ostatni pozytyw jest taki, że po segregacji, oddzieleniu metalu, metali stalowych od aluminiowych będzie można ją jeszcze sprzedać. Czyli patrzcie, dwa w jednym jeszcze odzyskać można. Natomiast co mamy z tłokiem? Z tłokiem mamy niestety jedno wielkie spustoszenie. Każdy tłok jest do oględzin, do sprawdzenia, natomiast wszystkie po wymiarowaniu wyglądają ładnie, ale to tylko wstępnie, bez kąpania. Po kąpieli dopiero wszystko wyjdzie, czy nie ma jakichś pęknięć. Natomiast z tego niestety nie pozostało nic. Nic. Także widzicie, czy warto oszczędzać na łańcuchu? No warto, bo łańcuch zostaje, po co wydawać na niego kasę? Lepiej pomyśleć o remoncie silnika, nie? No właśnie. Także oglądniecie sobie jakiś tam inny filmik, to wam pokaże, jak wyglądają tłoki z silnika, który przejechał 200 tysięcy. Także widzicie, malutka usterka przemieniła się w bardzo dużą robotę. Szybką robotę, nie? Dwa dni, godzinka, silnik złożony, tralala, jeździmy dalej. No właśnie, nie tak szybko. Także jak się filmik komuś przydał i spodobał, liczę na łapeczkę w górę. A ja będę się starał dzielić z wami następnymi filmami, które będę dzielił przy składaniu ewentualnie tego, bo czasem się może komuś zdarzyć sytuacja, że będzie potrzebował złożyć taki silnik. No więc cenne informacje już na filmie może uzyskać. Także póki na razie dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.